It's Raz. O, teraz. Dzień dobry, witam Państwa na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Kreacji. Przedstawię na początku tematykę posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, przedstawienie porządku posiedzenia. Punkt trzeci, analiza projektu budżetu miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy priorytetów remontów i inwestycji oświatowych na lata 2016-17. Punkt czwarty, informacja o stanie miejsc pamięci narodowej, groby poległych powstańców, żołnierzy zabytkowych, grobowców, tablic pamiątkowych. Punkt piąty, wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad 13 sesji Rady Miasta Lubartów. Punkt szósty, przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji, siódmy punkt, wolne wnioski, ósmy, zamknięcie obrad. Czy ktoś ma jakieś uwagi co do tematyki posiedzenia? Nie.
Tutaj nigdy nie pamiętam, musimy to przegłosować? Nie. Nie ma zmiotania, dobrze. Czyli tak, przechodzimy do punktu trzeciego. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy priorytetów, remontów i inwestycji oświatowych na lata 2016-17. I tutaj oddaję głos pani naczelnik. Proszę bardzo. W zasadzie jestem tutaj z uwagi na kwestie związane z podziałem subwencji oświatowej między poszczególne szkoły, z tą częścią w kontekście projektowanego budżetu miasta na rok 2016. I powiem tak, tak nie do końca na tym etapie tworzenia budżetu jesteśmy w stanie dokonać podziału subwencji oświatowej między szkoły z uwagi na to, że 27 października 2015 roku ukazał się dopiero projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. I ten projekt jest w tej chwili w konsultacjach. Z reguły jest tak, że on jest przyjęty, więc wchodzi w życie z dniem 1 stycznia. Natomiast dane, na podstawie których wyliczana jest subwencja dla miasta Lubartów, są zbierane w ramach systemu informacji oświatowej na dzień 30 września i częściowo 15 października, bo tam się uzupełnia o pewne dane dotyczące niepełnosprawności. Mało tego, na przełomie z reguły jednego i drugiego roku, ewentualnie w początkach stycznia, to wraca jeszcze raz do nas, ażeby dokonać analizy i ewentualnie nanieść jakieś poprawki, korekty. I dopiero na podstawie tych danych, które przekażemy do ministerstwa, jest przygotowywana tak zwana metryczka subwencji, czyli dostajemy szczegółową informację o tym, jaka to jest wysokość kwoty w rozbiciu na poszczególne wagi. To jest taki dosyć szczegółowy i dosyć trudny algorytm podziału tej części oświatowej. Ja tu przygotowałam Państwu, z tym, że powiem, wzór jest rzeczywiście skomplikowany. Ktoś, kto nie siedzi w tych sprawach oświatowych, a nawet oświatowcy mają problemy z tym, żeby przeanalizować w momencie, jak analizujemy, czy rzeczywiście te środki, które otrzymaliśmy zgodnie z tym wyliczeniem, są wyliczone w sposób prawidłowy. Także ja Państwu to przekażę, tak żeby sobie do wglądu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Najistotniejsza rzecz to to, że w ramach tych środków, które otrzymujemy w subwencji, znaczy bierze się tutaj pod uwagę liczbę uczniów przeliczeniowych na różnych poziomach, zaczynając od szkół podstawowych, poprzez gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne w naszym przypadku, ponieważ mamy do czynienia z liceum ogólnokształcącym, które prowadzimy. Plus do tego, i są bardzo szczegółowo wymienione różnego rodzaju wagi, czyli między innymi niepełnosprawności w różnym stopniu, dodatkowe środki są przyznawane od 2 lat dla uczniów z oddziałów tych najmłodszych, klas pierwszej, drugiej i trzeciej. Tych wag w tej chwili, z tego co ja pamiętam, jest ponad 40. No i powiem, w momencie, kiedy przychodzi do nas informacja dotycząca subwencji, to dopiero można spróbować przeliczyć to na poszczególne placówki, wiedząc, jakiego typu wagi w poszczególnych placówkach mamy uwzględnić, bo tam mamy takich uczniów, możemy zająć się wyliczeniem tego. Także to będzie kwestia, no myślę, że jakiegoś marca, pani skarbnik potwierdzi, bo z reguły marzec. Tak, koniec lutego, początek marca, to dopiero przychodzi nam informacja o tej wysokości subwencji. Także tak to wygląda, na tą chwilę niewiele więcej potrafię Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa chce zadać jakieś pytanie? W sumie nie ma do czego, prawda? Czyli będziemy musieli ten punkt tak naprawdę jeszcze raz w porządku obrad umieścić, tak jak Pani powiedziała, w marcu, tak? Dobrze, to dziękuję bardzo. Dalej, przejdziemy do ustalenia listy priorytetów remontów i tutaj chciałem zapytać panią skarbnik, czy dyrektorzy szkół zgłosili jakieś remonty, jakieś kwoty, które są im potrzebne na przyszły rok?
Dyrektorzy placówek zgłosili wnioski do budżetu na inwestycje na rok 2016, przy czym żadna z tych inwestycji poza rozbudową szkoły podstawowej nr 4 nie znalazła się w projekcie budżetu, jak Państwo widzicie, ponieważ w wieloletniej prognozie finansowej jest bardzo duże zadanie, modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie i tam jest 18 milionów miasto planuje pozyskać, chce pozyskać na to zadanie i w ramach tego zadania będą modernizowane wszystkie budynki oświatowe, no pewnie poza czwórką, no bo to zrobimy w ramach środków własnych. Dlaczego zostały wyjęte? Dlatego z budżetu te wnioski, które składali dyrektorzy. Głównie chodzi tutaj o wymianę okien czy wymianę dachów, ale proszę Państwa, jeśli składamy wniosek na termomodernizację budynków oświatowych, to jeśli my już wymienimy w ramach środków własnych wszystkie dachy i wszystkie okna, to nie osiągniemy wymaganego przy projektach zewnętrznych efektu ekologicznego, tak to się podobno fachowo nazywa. W związku z tym, jeśli złożymy w 2016 roku wniosek o dofinansowanie tego zadania, to 18 milionów to dużo, a nasz udział byłby wtedy od 10 chyba do 15%. W 2016 roku. My już na to zadanie mamy środki własne zapisane w budżecie tegorocznym 1 200 000 i tu będziemy sukcesywnie udział własny dawać i chcielibyśmy to zadanie zrealizować. Wtedy wszystkie nasze placówki oświatowe zostaną zmodernizowane. Dobrze, dziękuję. Ktoś z Państwa chce zadać jakieś pytanie? Dobrze, w takim razie przejdźmy do punktu 4, czyli informacja o stanie miejsc pamięci narodowej, groby poległych powstańców, żołnierzy zabytkowych, grobowców, tablic pamiątkowych. I tutaj dostaliśmy informację, co ja z tą informacją zrobiłem? Jest tu, mam. Tak, dziękujemy bardzo Pani. I tutaj mamy informację o stanie miejsc pamięci narodowej w mieście Lubartów. Mamy wykaz tych kart ewidencyjnych. Ja proponuję, żebyśmy dosłownie w tej chwili może 5 minut poświęcili na zapoznanie się tym, bo czytanie tego nie ma sensu, dlatego chwilę przerwy, zapoznajmy się i później ewentualnie jakieś pytania, dobrze? Dobrze, dziękuję. Jeżeli jest jakieś pytania, to zdjęcia działa? Nie.
Jest zasłonięte przez kwiat. Thank you.
do Montalkiego, no to, no to po co się nam wykazuje taką? Nie ma. Ja się sama no, zastanawiałam właśnie. Dobrze, 7 zdjęć, tutaj są pomnik, zdjęcia i artykuł. Zdjęcia i artykuł, to mi chodzi, że pomnik. Jak to jest zapisane? Jeszcze z boku 7 zdjęć. To, to nie lepiej napisać pomnik, prawda? Po wykonaniu właśnie też się zastanawiam. Po jakim wykonaniu? Jest urwane, ale nie mamy po 40, kończy się na 39. Może jest jakaś inna teka. Dobrze, przejrzeliśmy te materiały i teraz rozpoczynamy dyskusję. Kto chce zabrać głos? Pan Andrzej, tak? Proszę. Po pierwsze chciałbym prosić bardzo o to, ażeby ten wykaz kart ewidencyjnych był taki bardziej dokładny, bo on zawiera szereg błędów. Ja już nie powiem o takich błędach typu bohaterom przez CH, no bo to są ewidentne. Ale na przykład, no, pozycja numer 2, data założenia karty 1083, no wtedy kart nie zakładano na pewno, bo ja nie wiem, czy używano papieru wtedy na ziemiach polskich, chyba jeszcze nie. Więc na pewno 1083 nie, może po prostu błąd 1983, no ale to są błędy, które trzeba po prostu sprawdzić. Ja nie będę poprawiał, bo ja nie wiem, czy to jest 1983, a może jeszcze jakaś inna data. Kilka takich błędów. Druga rzecz to jest taka, że są nieprecyzyjne zapisy, na przykład pozycja numer 40, już zwróciliśmy na to uwagę, pozycja numer 39 też. W związku z tym chciałbym, żeby to zostało jakoś tam uporządkowane i lepiej opisane, tak bardziej czytelnie, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Druga rzecz, która mi się tutaj od razu nasuwa, to jest taka, że karty ewidencyjne to jest jedno, ale no nie każdy ma czas, żeby pójść i samemu ocenić stan tych tablic i pomników, w jakim są stanie. Więc moim zdaniem tutaj brakuje informacji o tym, przynajmniej w jakim kontekście urząd to widzi, hierarchii uporządkowania. To znaczy
ocena stanu, że jest na przykład wymagający natychmiastowej renowacji, albo taki, który może się rozsypać za 5 lat, albo za 10, albo taki, który nie wymaga w tej chwili żadnych nakładów. Bo tak to musielibyśmy przejść do każdego z tych punktów, czy to do nagrobka, czy to tablicy, czy to pomnika, żeby ocenić stan. A my też się nie jesteśmy w stanie ocenić, bo są rzeczy takie, które powodują, że na zewnątrz może być całkiem niezły, ale w środku może się rozsypywać. No więc służby nasze tutaj miejskie mogłyby to zrobić, prawda? Czy dać nam taką wskazówkę, które obiekty należałoby w pierwszej kolejności, nie wiem, czy poddać renowacji, może zbiórce publicznej pieniędzy na renowację, jeżeli my sami nie potrafimy. W każdym razie chodzi o ocenę stanu. I trzecia uwaga jeszcze, nie wiem, czy Państwo na to też zwrócili uwagę, jest taka, że no mamy kilka takich tablic czy miejsc jednorodnych. No to też warto podkreślić. Na przykład kilka tablic mamy poświęconych 27 Dywizji Armii Krajowej czy Armii Krajowej, kilka miejsc poświęconych legionistom Piłsudskiemu. I teraz tak, ja nie wiem, w jaki sposób to uporządkować. Oczywiście nie mówię o tym, że należy te tablice przesuwać czy pomniki, tylko chodzi o to, w jaki sposób gdyby przekazać społeczeństwu tę informację. Chodzi o to, żeby młodzież wiedziała, jakie tablice i jakie pomniki są u nas na naszym cmentarzu i w naszym mieście. Rzecz w tym, że nie zawsze o te pomniki dbamy, a powinniśmy. Czasem jest tak, że na przykład harcerze albo Lubartowskie Towarzystwo Regionalne zajmuje się tymi obiektami, pomnikami, nie wiedząc o tym, że na przykład niektóre też wymagają opieki. Rzecz w tym, żeby nie wiem, może to rola muzeum, żeby, nie wiem, może wydać taką jednodniową broszurkę o tablicach pamiątkowych i miejscach pamięci narodowej, po to, żeby może, proszę? Nie, ale ja mówię o czym innym. To wykaz to jest raz, to tak informacyjnie, to dla tych, którzy okazjonalnie tam przybywają, ale tu chodzi o to, ja byłbym skłonny na przykład poprosić, czy też nawet my możemy taki wniosek poddać jako Komisja Oświaty, żeby nie tylko zinwentaryzować, ale również na przykład zaapelować do szkół, żeby wybrały sobie określone tam, nie wiem, czy tablice, czy pomniki, po to, żeby się nimi opiekować. Tu chodzi o to, żeby nie było sytuacji takiej, że jednym pomnikiem, no bo jest jakiś znaczący, to się opiekują wszyscy, a o innych zapominamy, czy tablicach pamiątkowych, czy innych. Nie mówię, żeby przydzielić, ale żeby zachęcić dzieci i młodzież do tego, żeby mogła sobie wybrać do opieki. To może wtedy, przecież oni nie muszą płacić, ale przy pomocy zbiórki publicznej można by było zgromadzić jakieś fundusze i w ten sposób uporządkować, czy nawet w jakiś sposób zmodernizować, czy doprowadzić do ładu szereg tych obiektów miejsc pamięci narodowej, o których często zapominamy. Przypominamy sobie tylko przy okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych. To jest taki mój apel, mój wniosek. Oczywiście nie możemy tutaj ingerować w cmentarz parafialny, bo to jest decyzja suwerenna Kościoła i na przykład nie możemy tam, nie wiem, ja bym ze dwie tablice może tak, nie wiem, zasłonił przynajmniej, bym się trochę wstydził ich, ale to jest suwerenna decyzja parafii, ja tutaj nie ingeruję. Takie były w owym czasie, takie były, nie wiem, życzenia może tych, które, osób, które to fundowały. I to na razie tyle, może jeszcze coś tam ewentualnie powiem, proszę. Z tego, co jestem zorientowana, to takie prace, o których mówił pan Andrzej Zieliński, są wykonywane w gimnazjum numer 2, bo uczniowie klas trzecich, którzy realizują projekty na zakończenie gimnazjum, z nauczycielem Andrzejem Sekułą właśnie tego typu prace wykonywali, czyli dokonywali spisu tablic pamiątkowych, nie wiem czy wszystkich, ale wiem, że pan Andrzej Sekuła, który działa w Lubartowskim Towarzystwie Regionalnym, jest zorientowany i bardzo dobrze prowadzi ten projekt, także
myślę, że dobrze by było właśnie dokonać tej konfrontacji, jak również opublikować tą pracę, którą dzieci wykonały, bo wiem, że tego typu praca jest robiona z roku na rok i nie wiem, czy już trzeci lub czwarty rocznik w tym roku się tym nie zajmuje. Warto by było właśnie podać do publicznej wiadomości efekty pracy uczniów, bo nie widziałam tego na stronach internetowych szkoły, a myślę, że byłaby to publikacja warta zainteresowania. Popatrzcie Państwo, no, następny błąd, który wychwyciłem. Pozycja 11 jest identyczna z pozycją 32, z tym, że różnica jest w dacie założenia karty. Tutaj 86, a tutaj 98 rok. Ale rozumiem, że to tego samego dotyczy. Tu jest obelisk, tu leżą prochy powstańców 1863 roku. Pozycja 32 to jest tam. Tu leżą prochy powstańców z oddziału Klewandowskiego i Bandurowicza. No, ja nie wiem, dotyczy tutaj obelisk, a nie pomnik. No obelisk jest formą pomnika, a wydaje mi się, że to chyba ta sama pozycja, tylko że w dwóch różnych miejscach i różne daty kart, więc apeluję jeszcze raz, żeby to uporządkować tak, że tak powiem po ludzku, żebyśmy mieli materiał uporządkowany i dobry, z tą informacją, tak jak powiedziałem, no, które obiekty no, w pierwszej kolejności nadawałyby się do renowacji. No i też opis taki, nie? No, rzeczywiście pozycja 39, no, zdjęcie, artykuł, pomnik, Łyskok, no to nic nie mówi, bo my wiemy, kto to jest Łyskok, ale w opisie trochę więcej można powiedzieć. Dobrze, czyli podsumowując, uważam, że powinniśmy tym punktem zająć się jeszcze raz w przyszłym roku, czyli go sobie umieścić ponownie w planie pracy. No i może dać po prostu więcej czasu osobom, które to przygotowują, żeby to lepiej wyglądało. I tak właśnie zrobimy. Dobrze, ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie. Dobrze. Czyli przechodzimy do punktu 5. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad 13 sesji Rady Miasta Lubartów. Oddaję głos pani skarbnik, tak? Szanowni Państwo, ja chyba dosyć dokładnie opisałam, nie wiem, czy Państwo macie przed sobą materiały, które wysłałam w miesiącu listopadzie i nie wiem, czy tak szczegółowo, no bo z pamięci więcej nie powiem, mogę odczytać to, co jest zapisane w materiałach, czy tylko tak pokrótce, a będziecie Państwo ewentualnie zadawali pytania, czy jak sobie Państwo życzycie, ja jestem do dyspozycji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to załącznik numer 1, tak samo nazwa wskazuje, to jest to wieloletnia prognoza finansowa i w wierszu dotyczącym roku 2016, przepraszam, są wpisane wszystkie wartości, te, które są wpisane również w budżecie, w projekcie budżetu na rok 2016, czyli wysokość dochodów, wydatków, wysokość spłaty kredytów, wysokość spłat odsetek, tak jak powiedziałam, wszystko to, co zawiera budżet, projekt budżetu na rok 2016. Natomiast załącznik numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera wszystkie przedsięwzięcia, zarówno bieżące, jak i majątkowe, których okres realizacji przypada na, jest dłuższy niż rok 2016, czyli wszystkie te są wpisane, które wykraczają poza rok 2016. I mamy tutaj e-inclusion. Tutaj mam na 3 lata jeszcze rozpisane środki w wysokości 50 tysięcy na każdy rok, czyli od 16 do 18. I są to środki, które zapisano w budżecie miasta na utrzymanie trwałości projektu. Taka trwałość projektu po zakończeniu jego realizacji to jest okres 5 lat. Tu już 2 lata ta trwałość była utrzymywana i jeszcze 3 lata nam zostały. Kolejne zadanie, finansowanie biura LOW. Tutaj również do roku 2018. Tutaj mamy wpisane kwotę 45 tysięcy, z czego część już została wydatkowana w roku 2015, na lata 16, 17 i 18 na każdy z tych lat jest kwota 12 tysięcy, z czego 90% to są środki zewnętrzne, 10% dokłada miasto, a jest to dodatek do wynagrodzenia pracownika, który uczestniczy w pracach biura LOW.
Kolejne zadanie, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, to tak jak pierwsze zadanie, czyli tak jak e-inclusion, również środki zabezpieczone na utrzymanie trwałości projektu, którego realizacja już została zakończona i tutaj mamy na lata 2016-2020 środki w wysokości 20 tysięcy złotych. Mówimy tutaj o zabezpieczeniu dostępu do internetu dla mieszkańców, którzy otrzymali w ramach realizowanych projektów komputery. Kolejny dział to wydatki majątkowe i tutaj mamy wpisany mobilny LOW, proszę Państwa, kwota 9 milionów. Będzie to w trybie pozakonkursowym, mamy duże szanse na otrzymanie tych pieniędzy. 9 milionów cała wartość projektu, w 16 tylko 700 tysięcy, w 17 4300 i 4 miliony w 18. Modernizacja bazy edukacyjnej to kolejne zadanie i tutaj, tak jak mówiłam, mówię o wieloletniej prognozie w załączniku numer 2. 18 milionów, modernizacja bazy edukacyjnej, tak jak powiedziałam, zadaniem tym objęte byłyby wszystkie jednostki i termomodernizacja tych jednostek byłaby wykonana. Kolejne zadanie, zielony LOW, również zadanie o wartości 10 milionów złotych w roku 2016, jedynie 800, w kolejnych latach dużo większe kwoty i to zadanie również w trybie pozakonkursowym będziemy realizowali. Kolejne zadania, proszę Państwa, w wieloletniej prognozie finansowej to wydatki bieżące. Tak jak zwykle wkładamy tutaj umowę wieloletnią na zimowe utrzymanie dróg i ostatnie budowa kompleksu sportowego przy ulicy Parkowej. Wartość zadania pozostaje niezmieniona, czyli nadal wpisane mamy w budżecie w wieloletniej prognozie środki w wysokości 10 milionów, z czego w 2016 roku planuje się wydać 4 miliony złotych. To tyle tak na szybciutko, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową. A proszę Państwa, jeśli chodzi o budżet. Cztery. Aż się przeraziłam, bo nie, złośliwość jest i przedmiotów martwych. Nie wszystko, bo to są tylko środki do wydania i łączna wartość projektu, tutaj piszemy zawsze, może się nie zgadzać. Mogę zerknąć, proszę mi pokazać. Ale to jest zeszłoroczny albo tegoroczny z ostatniej tej zmiany. Bo ja widzę, że jest jeszcze szkoła podstawowa numer 4, a teraz już nie będzie, bo będzie ostatnim rokiem. Rok 16 będzie ostatnim rokiem realizacji. Także to już omówiłam. Jeśli pan nie ma, to ja dam swoje, bo to jest takie... Nie w tej kopercie. Proszę Państwa, jeśli zaś chodzi o budżet i tutaj zanim przejdziemy do omawiania projektu budżetu, ja tam w formie autopoprawki zmienialiśmy paragraf numer 5 dotyczący rezerw, ale ja jak się mylić, to się mylić tak raz zaraz. Proszę Państwa, bardzo bym prosiła, żebyście Państwo wzięli projekt uchwały budżetowej i tam w paragrafie numer 5, patrzę, jaki Państwo dostaliście, w budżecie tworzy się rezerwy i proszę Państwa, ogólną w kwocie 95 tysięcy, proszę sobie poprawić, musimy przenieść, bo przy zmianie budżetu wyszło, że nie mamy rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Dalej, dwa, celowe w kwocie 860. I dalej jeszcze na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 125 tysięcy. I to by było tyle, jeśli chodzi o autopoprawkę. I proszę Państwa, plan dochodów na rok 2016 to kwota 70 742 015 zł, z czego dochody bieżące będą stanowiły kwotę 61 118 715 zł, w tym dotacje dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami
to kwota 1 488 000. Są to środki od gmin na utrzymanie dzieciaczków w przedszkolach naszych miejskich i dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 5 492 178 zł. Dochody majątkowe to kwota 9 623 300 zł i na dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody zewnętrzne pozyskane ze źródeł unijnych na realizację projektów inwestycyjnych. I tutaj, proszę Państwa, dalej omówiłam po kolei działami poszczególne dochody i takie zestawienie dochodów zawiera również załącznik numer 1 do uchwały budżetowej i nie wiem, czy będziemy tutaj omawiać szczegółowo, czy Państwo analizowaliście te tabelki, bo myślę, że mówię, więcej nie jestem w stanie dołożyć niż tutaj napisałam. Przejdźmy na stronie 3, zaczynamy wydatki. Tutaj wpisałam zarówno w opisówce do budżetu i zestawiłam te wydatki w załączniku numer 2. I tak, proszę Państwa, wydatki to kwota 75 805 615 zł. Na zadania bieżące planuje się wydać kwotę 60 527 015 zł. W tym na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego kwota 19 tysięcy. Co to jest? To są środki, jakie miasto płaci za utrzymanie dzieci z terenu miasta Lubartów w przedszkolach, w innych jednostkach samorządu terytorialnego, głównie w Lublinie i w Ostrowie mamy dwoje dzieci. Na zadania własne miasto wyda 55 015 837 zł, natomiast na zadania zlecone, jak po stronie dochodów, tak i po wydatków, kwotę 5 492 178 zł. Na wydatki na inwestycje to kwota 15 278 zł. I jeśli chodzi o inwestycje, to zostały one zestawione w załączniku numer 5. Są to inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami i jest to kwota 12 578 600 zł i w załączniku numer 6 w części pierwszej i jest to kwota 2 700 000 zł. I tak, proszę Państwa, na inwestycje w drogach miasto zaplanowało w budżecie kwotę 3 310 000 zł. Z czego na budowę drogi wschodniej jest tu 600 tysięcy złotych, to jest projekt, na projekt tejże drogi. Budowa i przebudowa dróg w mieście to jest kwota 1 200 tysięcy. Widzicie Państwo, że nie mamy żadnej drogi wymienionej według nazwy, bo Państwo będziecie decydować, które drogi będą realizowane. I dotacja na budowę drogi dla gminy Lubartów, są to pieniążki zwrotne. My dołożymy gminie, gmina dołoży nam do naszych inwestycji. Dalej w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, tutaj proszę Państwa na zakup nieruchomości mamy 1 500 000 i również kwota podana ogółem, nie wyartykułowane ani grunty, ani budynki, które miasto zakupi. Kolejny dział 710 działalność usługowa, tutaj proszę Państwa budowa alejek na cmentarzu to kwota 30 tysięcy i budowa grobów jak corocznie to 100 tysięcy bądź 80 w zależności od potrzeb. Dział 754, tutaj proszę Państwa kwota 30 tysięcy, wniosek komendanta policji o dofinansowanie zakupu samochodu na 30 tysięcy i taka kwota znalazła się w projekcie budżetu. Kolejny dział 758, różne rozliczenia i tutaj proszę Państwa budżet obywatelski, kwota 680 tysięcy, 55 tysięcy włożyłam do wydatków bieżących, no bo jakoś trzeba było to zapisać. Nie mamy jeszcze podzielonych pieniędzy, będziemy to w ciągu roku później uzupełniać, przenosić te pieniążki. Dział 801, szkoły podstawowe, przepraszam, oświata i wychowanie. Tutaj proszę Państwa, tak jak mówiłam, poza tą modernizacją bazy edukacyjnej mamy jedno zadanie, czyli rozbudowa szkoły podstawowej numer 4. To zadanie zostało rozpoczęte w roku 2015. Na to zadanie miało pójść w roku 2015 około 1,5 miliona. Tutaj miało zostać już nieco mniej. Niestety wydatki
z przyczyn chyba od nas niezależnych, czy to budowlańców, czy to Aury, nie wiem, wydatkowano niespełna 400 tysięcy, nie pamiętam w tej chwili, ponad 300 nieco. I dlatego przenosimy już nie milion z kawałkiem będzie na rok przyszły, a 2 208 000 szacuje się wstępnie, że to będą środki do wydania w przyszłym roku. One przechodzą po prostu z tego roku na następny. Dział 851, ochrona zdrowia. Tutaj proszę Państwa z alkoholówki, jak co roku przeznaczamy jakieś środki na cele sportowe i tutaj 100 tysięcy na budowę obiektów sportowych przy ulicy Parkowej, a tam dalej będzie 3900, żeby wyjść na 4 miliony. Dalej proszę Państwa 801,95 pozostała za działalność w zakresie ochrony zdrowia. Mamy wpisaną dotację na zakup respiratora. Pan dyrektor złożył wniosek na kwotę 100 tysięcy złotych. Z tego co mi wiadomo, rozmawiał z panem burmistrzem. Pan burmistrz w rozmowie przyobiecał kwotę 50 tysięcy i taka kwota została wpisana w budżecie. Kolejny dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj proszę Państwa, budowa oświetlenia ulic, parków i placów. 100 tysięcy, także na poziomie roku poprzedniego, 995 pozostała działalność. Na budowę monitoringu planuje się przeznaczyć 280 tysięcy, dokumentacje techniczne jak co roku to kwota 100 tysięcy złotych, modernizacja północnej części hali targowej, szalet. To zadanie było zapisane w budżecie roku bieżącego, nie zostało zrealizowane, w związku z powyższym znalazło się również w projekcie budżetu na rok następny. I ostatnie zadanie jednoroczne, to znaczy nie jednoroczne, tylko zapisane jako ze środków własnych póki co, albo z budżetu państwa, czy z Ministerstwa Sportu, to nie są unijne środki, więc w tym załączniku kwota 3900, łącznie, tak jak powiedziałam, 4 miliony boiska sportowe i rozpoczęcie budowy budynku kubaturowego. Tyle ze środków, bez udziału środków unijnych. Natomiast w załączniku numer 6, tak jak mówiłam przy omawianiu wieloletniej, macie Państwo zielony LOW, mobilny LOW i modernizacja bazy edukacyjnej. Tutaj są tylko kwoty przeznaczone w roku 2016. Do wydatkowania. I tyle, jeśli chodzi o takie szybciutkie omówienie wydatków, głównie inwestycyjnych. Proszę Państwa, przy założeniu, że zrealizują się zarówno dochody, jak i wydatki, to budżet miasta roku 2016 zamknie się wynikiem, deficytem w wysokości 5 063 600 zł, który to deficyt zostanie pokryty środkami z kredytu długoterminowego. Planowane przychody miasta będą stanowiły kwotę 7 790 000, w tym środki na rachunku bankowym, wolne środki z roku 15, planowane oczywiście na ten czas 990 000 zł. Kredyt długoterminowy to kwota 6 800 000. Natomiast spłata kredytów, która nastąpi w roku 2016, to kwota 2 726 400 zł. Ponieważ deficyt to jest różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, a ponadto jeszcze są do spłacenia kredyty. To jest ta różnica. Żeby zrównoważyć budżet, to zawsze... Nie, przychody to są kredyty i te środki na rachunku bankowym. 6800 kredytu i 990 tysięcy to są przychody, prawda? A rozchody to jest kwota 2 700 000 ponad. To są te kredyty, które spłacimy, te, które zaciągnęliśmy w latach ubiegłych. I dochody, czyli te środki, które zostały nam na rachunku
I tak, proszę Państwa, doszliśmy do końca takiej króciutkiej opisówki. Gospodarka, i tak, tak jak mówiłam, załącznik numer 5 i 6 to są wydatki inwestycyjne, 7 to zestawienie dochodów własnych jednostek naszych oświatowych, ale wróćmy jeszcze do załącznika numer 4, bo o tym nie powiedziałam. W załączniku numer 4 macie Państwo zestawione dotacje z budżetu miasta planowane do udzielenia w roku 2016. I tak ogółem dotacje to kwota 6 703 080 zł, przy czym są to dotacje wszystkie i dla dotacje podmiotowe. Dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury to kwota 1 250 000, dotacja dla biblioteki to kwota 900 000, dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej to kwota 200 000. Dotacje, przepraszam, dotacja dla gminy Lubartów na budowę drogi, to tak jak mówiłam, zwrotna ta po dochodach i po wydatkach, 1 510 000. Zadania z zakresu promocji miasta na poziomie roku poprzedniego 60 tysięcy. Zadania z zakresu opieki przedszkolnej to kwota 1 519 000. To są dotacje dla przedszkoli niepublicznych. One będą zwiększone w momencie, kiedy otrzymamy środki z budżetu państwa, bo takie dotacje wynoszą w granicach około 2,5 miliona dla przedszkoli niepublicznych. Kolejne to zadania z zakresu narkomanii 15 tysięcy, alkoholówka 75, nad hospicjum 25 tysięcy, ochrona zdrowia to ta dotacja, o której mówiłam, dla szpitala 50 tysięcy, zadania z zakresu opieki społeczno-opiekuńczej 528 tysięcy, są to część, około 260 tysięcy są to środki na zadania zlecone, które otrzymujemy, reszta środki własne. Zadania w zakresie kultury 75 tysięcy, ochrona, opieka nad zabytkami to kwota 16 tysięcy i kultura i fizyczna i sport, jeśli chodzi o dotacje, to ta nie pozostała na poziomie początku roku, lecz na poziomie końca roku, bo na początku roku bieżącego mieliśmy kwotę 390 tysięcy, także tutaj dotacje są zwiększone. I tak jak mówiłam, załącznik numer 1 to były dochody i załącznik numer 2 to wydatki. To tak pokrótce, jeśli chodzi o budżet, jeśli macie Państwo pytania, to poproszę. Nie, to proszę. Czy zostały co zwiększone jakieś dotacje? To znaczy na pewno dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury to była kwota 1 100 000 bodajże w ubiegłym roku. 810 albo 820, 810 chyba to była dotacja dla biblioteki. Muzeum Ziemi Lubartowskiej ostatecznie docelowo na koniec, bo tam zwiększaliśmy o 24, było 184 tysiące. Tutaj dotacje dla gminy, no to nie możemy tutaj porównywać. 60 to jest ta sama kwota, która była, jeśli chodzi o promocję miasta. Opieka przedszkolna, to tak jak mówiłam, to są środki, które musimy wyasygnować w takiej wielkości, w jakiej są potrzebne. Narkomania 15 i profilaktyka alkoholowa 75, chyba na poziomie tamtego roku. 25 tysięcy dla hospicjum, też na poziomie ubiegłego roku. Ochrona zdrowia, chyba wszystkie te pozostały na poziomie roku poprzedniego, poza tym sportem, gdzie mówiłam, że nie na poziomie stycznia roku poprzedniego, bieżącego, tylko na poziomie końca roku. No tak, trudno było oszacować, jakie będą potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Jest to na pewno dużo większy lokal do utrzymania niż był dotychczas, bo mieści siedziba Lubartowskiego Ośrodka Kultury poprzez pierwsze pół roku, roku bieżącego, to jeszcze była gimnazjum numer 2. W tej chwili zmienili siedzibę i te koszty utrzymania, z tego, co pani dyrektor zgłasza, są znacznie wyższe. Przy czym wniosek był dużo, dużo wyższy, no to tylko po prostu środki nie pozwalają na spełnienie ich marzeń. Kto
ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo. Kilka pytań, uwag dotyczących inwestycji najpierw, dobrze, jeśli można. Tam w opisówce na stronie numer 10, to wyraźnie widać, chcę skonfrontować dwie pozycje: budowa drogi wschodniej, na którą przeznaczamy, mówimy o dokumentacji w przyszłym roku 600 tysięcy złotych oraz dotacji na budowę drogi dla gminy Lubartów, 1 500 000. Z tego co pamiętam, to budowa tej drogi z gminą Lubartów wiąże się z tym porozumieniem, o którym mówiliśmy wcześniej. Ale do czego zmierzam? Otóż do tego, żeby przy opracowaniu dokumentacji, to jest wniosek, który chciałbym, żebyście Państwo sobie w urzędzie wzięli to do serca, że opracowana dokumentacja dla drogi wschodniej musi się wiązać z równoczesnym opracowaniem dokumentacji przebudowy drogi w porozumieniu z gminą Lubartów. Dlaczego? Otóż dlatego, że to porozumienie dotyczy przebudowy ulicy Hutniczej, którą będzie przecinać droga wschodnia. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że dwa zespoły projektowe będą osobą gdzieś tam pracować nad projektami i tak, gmina Lubartów przedstawi swój projekt przebudowy ulicy Hutniczej w porozumieniu z miastem Lubartów, a za chwilę czy tam za parę miesięcy przedstawią architekci budowę drogi wschodniej i okaże się, że na przykład te dwie drogi na styku się nie mogą łączyć, bo jest różnica poziomu, albo na przykład nie będzie planowane rondo. Ja nie wiem, w jaki sposób te ulice się przetną. Więc mój wniosek jest taki, żeby prace projektowe w tym akurat kontekście, jeśli chodzi o skrzyżowanie tych dróg, były prowadzone równocześnie albo w porozumieniu. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? Chodzi o to, że dwa zespoły projektowe, jak będą osobno pracować, to mogą się niestety poróżnić, nie? To tak jak ja będę miał jedną wizję, Pan będzie miał drugą wizję, a potem jak się spotkamy, to okaże się, że Pan wiadł górą, a ja sobie tunel wymyśliłem, no i będzie kłopot. Więc to jest mój wniosek do urzędu, dlatego że to urząd zleca. Te prace projektowe muszą być równocześnie, niezależnie od tego, w jaki sposób, czy od jakiego momentu zaczniemy budować, bo planowaliśmy budowę drogi wschodniej od ulicy Wierzbowej, jak pamiętacie Państwo, po to, żeby pozyskać środki zewnętrzne, dlatego że to dawałoby szansę porozumienia z powiatem, bo to jest droga powiatowa Wierzbowa, więc od Wierzbowej w kierunku Parkowej. To dawałoby szansę na to, żeby uzyskać dodatkowe punkty na dofinansowanie z tych tak zwanych postschetynówek albo z tego programu przebudowy dróg lokalnych. Więc niezależnie od budowy. To jest mój jeden wniosek. Teraz drugi wniosek, albo właściwie może pytanie. To jest wniosek do budżetu, ale w tym sensie, w tym kontekście, że jak będą zlecać, bo jak był zatwierdzony będzie budżet, to żeby te prace były równolegle. Druga rzecz to jest taka. W projekcie budżetu my przewidujemy środki finansowe na monitoring. Z tego co wiem, to jednym z ważnych, istotnych wniosków do budżetu obywatelskiego, który na rok 2016 ma wynieść 680 tysięcy, był właśnie monitoring w mieście. Chciałbym zapytać, czy tego nie bierzecie Państwo pod uwagę, że wstawiacie tę pozycję monitoringu, czy to tylko uzupełnienie? Dobrze, to teraz ja rozumiem, to teraz ja chcę uzupełnić ten swój wniosek o jedną rzecz. Jeśli się okaże, a okaże się w najbliższym czasie, że ten wniosek uzyska poparcie również Rady, to proponowałbym się zastanowić nad tym, jak wykorzystać pieniądze przeznaczone z budżetu na monitoring, bo to jest 200 kilkadziesiąt tysięcy, które mogłyby na przykład zasilić pozycję modernizacji ulic, bo to jest dosyć skromna pozycja. I chciałbym, żeby komisja poparła mój wniosek, żeby te pieniądze przeznaczyć na modernizację ulic, placów i miejsc, bo zawsze na to pieniędzy jest mało. Że w sytuacji, jeśli okazałoby się, że ten wniosek odnośnie monitoringu znajdzie się w budżecie obywatelskim, zostanie uwzględniony przez Radę, to żeby pieniądze przeznaczone na monitoring z budżetu przesunąć na modernizację ulic. Taki wniosek formalny stawiam. No jeśli, proszę. Jeżeli na razie to
Tak, 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 tak. No oczywiście. W momencie, kiedy okazałoby się, że z budżetu obywatelskiego ta pozycja będzie realizowana, to żeby przesunąć te środki finansowe przeznaczone na monitoring właśnie na modernizację ulic. I proponowałbym, żeby taki wniosek formalny przegłosować od razu. Dziękuję. I teraz następna sprawa. To, co leży szczególnie nam, czyli członkom Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Ja może zacznę od drugiej strony, bo to może mniej kontrowersji. Trochę mnie, powiem szczerze, zaniepokoił ten zapis, to na stronie 11 macie Państwo w opisówce, Zielony Lof. Bo ja sobie wyobrażałem, że modernizacja parku miejskiego to dotyczy nie tylko budowy nowych rzeczy, ale przede wszystkim modernizacja tych, które istnieją. I co mnie zaniepokoiło? Zaniepokoiło mnie to, że tutaj, no, walcząc o środki zewnętrzne na LOW, na Zielony LOW, w ogóle nie uwzględniliśmy amfiteatru. Amfiteatru. Budowa oczywiście alejek, popatrzcie Państwo, co tam jest, utwardzenie terenu, altan, stojaków na rowery, zagospodarowanie turystyczne Wieprza, a moim zdaniem, no, amfiteatr się prosi, żeby właśnie, jeśli nie możemy z innych środków, to właśnie z tych środków wykorzystać na modernizację. Część kompleksu parkowego, no, jakby nie patrzeć, to nie tylko chodzi o modernizację, ale chodzi o to, żeby te amfiteatry, no, lepiej wkomponować w park, no, żeby on się tak wizualnie nawet kojarzył z parkiem. Realizację wniosków złożonych przez pana radnego Tracza i tam również był wniosek, aby tutaj było dosłownie napisane zadaszenie sceny amfiteatru, ale to chodzi, wiadomo, o modernizację tej budowli i pan burmistrz powiedział, że to się jak najbardziej będzie mieściło. Odpowiedź z dzisiejszego dnia w ramach, tak. Tylko tutaj pan Piotr dawał mi opis do tego zadania i być może jest nieprecyzyjny, ale dzisiaj uzgadniałam z panem burmistrzem. To ja proponuję pani skarbnik, żeby nas uspokoić, a na sesji o tym powiedzieć, że niezależnie od tego opisu, również Zielony LOW uwzględnia modernizację, czy też, no, w jakiś sposób renowację amfiteatru. Bo to jest ważna informacja, po to, żeby uniknąć zbędnej dyskusji. No po co? Jeżeli dostaniemy taką informację, to ja już nie będę o to pytał. Bo to wiadomo, że to chodzi o środki zewnętrzne, których jest sporo. I teraz ostatnia sprawa, myślę, że najbardziej kontrowersyjna, ale z mojego punktu widzenia również bardzo istotna. Chodzi o budowę kompleksu sportowego. Ja może w dwóch słowach. Przypomnę Państwu, że w tym roku, kiedy uchwalaliśmy budżet, założyliśmy, że w pierwszej kolejności chcemy budować obiekt kubaturowy po to, żeby jak najszybciej przenieść sportowców, dzieci, młodzież, trenerów, przenieść z budynku, z tego pawilonu przy ulicy Krzywe Koło czy Cicha do tego nowego budynku kubaturowego oraz po to, żeby stworzyć, no, znośne warunki higieniczne dla sportowców, szczególnie dla piłkarzy. Jak Państwo wiedzą, w ciągu roku doszło do pewnych zmian, takich, że dostaliśmy środki zewnętrzne, 900 tysięcy złotych i postanowiliśmy budować nie na budynek kubaturowy, tylko na boisko ze sztuczną nawierzchnią, w związku z tym musieliśmy rozpocząć inwestycje od boiska. I ja to rozumiem. To jest jak najbardziej. Natomiast to, co mnie niepokoi, to jest ten zapis mówiący o tym, że na przyszły rok, bo to jest pozycja budżetowa na przyszły rok, chcemy budować również planowane rozpoczęcie budowy hali sportowej Zaplecza. Otóż ja jestem za budową hali sportowej, tylko zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Co się stanie w mieście, jeśli okaże się, że decyzje, które były zapowiedziane przez panią premier Szydło, nawet przez w expose, dojdzie do realizacji scenariusza pod nazwą likwidacja gimnazjów. A to są decyzje, które mogą zapaść w ciągu kilku najbliższych miesięcy, a nawet tygodni może. Otóż, jeśli do tego by doszło,
Ja w ogóle z tą budową hali sportowej wstrzymałbym się na pewno na przyszły rok. Na pewno na przyszły rok. Skończyłbym obiekt kubaturowy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli się okazałoby, że gimnazja byłyby likwidowane, i teraz powiem, jak ja widzę sieć na przyszłość, i rozpoczęłaby się likwidacja od 2017 roku, to jak ja widziałbym sieć szkół podstawowych i liceum w Lubartowie? Jak ja osobiście? Oczywiście głos dyskusji. Moim zdaniem powinno być tak, że szkoła podstawowa numer 1 zostaje tutaj, gdzie jest, natomiast w ten sposób, że mamy o jeden oddział ciąg, czyli jeden poziom mamy mniej, możemy w ten sposób zlikwidować filię przy ulicy Reja i nie modernizować jej. A tu są planowane środki na ogrzewanie, termomodernizację i tak dalej. Duże pieniądze na budynek, który nam nie będzie potrzebny. Dlatego, że jak nie będzie gimnazjum, to nam się zmniejsza poziom 8 plus 4, plus, przepraszam, 8, a nie 9 lat. A można oddzielić też starszaków od młodszych, bo tam jest część gimnazjalna, to technicznie się da zrobić. Stan bazy lokalowej, z wyjątkiem termomodernizacji, oczywiście ja nie mówię, bo jedynka też wymaga termomodernizacji, ale stan bazy lokalowej nie jest. Szkoła podstawowa numer 4 zostaje tak, jak jest, to jest oczywiste. Natomiast trzecia szkoła, też zostawiłbym tam szkołę podstawową, włącznie tutaj, gdzie jest szkoła podstawowa numer 3, natomiast rozważyłbym bardzo poważnie możliwość przeniesienia liceum do gimnazjum numer 2. Liceum mogłoby być przeniesione do gimnazjum numer 2 pod warunkiem, że im się stworzy odpowiednią bazę sportową. O, i tutaj, zamiast budować hali sportowej w parku, rozbudowałbym salę gimnastyczną o halę sportową w istniejącym obiekcie. To by było i mniej kosztowne, a miejsce tam jest. Tam skate park, czy nawet to nieistniejące, nieużytkowane boisko do koszykówki, to dałoby się przenieść. To nie są duże tereny. Tam jest piękne boisko, które oddaliśmy do użytku. Budynek, który może być użytkowany przez liceum, wcale nie gorszy niż inne, natomiast brakuje tam hali sportowej. Uważam, że gdyby architekci się przyjrzeli, to rozbudowa tego istniejącego budynku z sali sportowej do hali sportowej byłaby mniej kosztowna niż budowa hali sportowej od podstaw w parku. Co by się stało? Sportowcy bezpośrednio nie mieliby obiektu, ale mieliby możliwość korzystania z obiektów we wszystkich szkołach naszych, w których są albo pełnowymiarowe sale, tak jak jedynka, tak jak trójka, nawet po dwie sale, i tak jakby byłoby gimnazjum numer 2, czyli liceum de facto, a sieć szkół mielibyśmy w porządku. Jedno liceum miejskie, powiatowe po jednej stronie, w północnej części miasta, miejskie w południowej części miasta, a szkoły podstawowe tak w miarę sensownie rozłożone, wtedy można było sieć szkół utworzyć. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie byłoby tańsze i bardziej racjonalne. I ludzie by to zrozumieli, że hala sportowa służyłaby zarówno sportowcom, jak i uczniom. Oczywiście nie wiemy, czy tak się stanie, czy będzie zlikwidowane gimnazjum, ale to o tym będziemy wiedzieli w ciągu najbliższych miesięcy. A jeśli tak, to nie rozpoczynałbym budowy hali sportowej tam. Mówię o parku. Dlatego, że koszt budowy hali sportowej byłyby horrendalne, naprawdę. 9-10 milionów złotych. To są straszne pieniądze. I na to nie dostaniemy pieniędzy z zewnątrz. Natomiast jeśli ja miałbym osobiście wydać nawet 4 miliony złotych, to wolałbym wydać 4 niż 10 z własnych środków, żeby rozbudować halę sportową przy gimnazjum numer 2. Dla potrzeb drugiego liceum. Nie wiem, jakby się na to zapatrywać, ale no, nasza rola, żeby ludziom tłumaczyć i wybierać najbardziej racjonalne rozwiązanie. I boiska, a z halą sportową wstrzymałbym się do czasu rozstrzygnięć tego typu. Dobrze, dziękuję. Kto jeszcze chce zabrać głos?
Szanowna i komisjo, nie będę się powtarzał, bo ja swoje wystąpienie miałem na poprzedniej komisji. Jeszcze raz tylko chciałem zwrócić się do całej komisji, bo była mowa na temat pawilonu sportowego przy Krzywym Kole. Chodzi o sekcje te dwie. Jeszcze raz ponawiam, bardzo szybkie udanie się tam, tak jak wnioskowałem na poprzedniej komisji, żeby komisja się zapoznała na miejscu. Będziemy mieli wiedzę z pierwszej ręki o potrzebach, o problemach tych dwóch klubów. Komisja Infrastruktury właśnie miała posiedzenie swoje wyjazdowe, zdobyła bogatą wiedzę. Żeby nie było niedomówień, najlepiej to posłuchać od samych zainteresowanych, jaka ich jest wola, jakie potrzeby i jak widzą rozwiązanie swoich problemów. To jedno. Drugie. No chciałbym Państwa jeszcze raz poprosić, bo po raz kolejny decyduje się budżet, jakżeś ważny. Żeby go w tej chwili dzielić i akceptować, to musimy mieć wiedzę na temat działalności wszystkich podmiotów w naszym mieście. Tutaj była mowa na temat Domu Kultury. Tak, jest powierzchnia inne, tylko dlatego jest potrzebna nasza wizja lokalna na wszystkich zajęciach, jakie się odbywają w Domu Kultury, abyśmy wszyscy mieli wiedzę na temat poszczególnych pomieszczeń, na temat ich funkcjonalności. To jest podstawowa rzecz. Uprzejmie Państwa informuję, że wydaliśmy kilka milionów na ten obiekt tutaj funkcjonalny, która jest 20. Możemy wyjrzeć. No, może się spotkamy, że już będzie ciemno. I zajęcia się w tej chwili odbywają. Nowy obiekt, kubatura ta sama, jaka była na Cichej 6, gdzie tętniło życiem. Wszystkie kółka zainteresowane prężnie działały. Teraz, chwili oddania tego obiektu, niestety, ale nie możemy. Możemy tylko sobie pomarzyć, że był reaktowany na przykład zespół pieśni tańca Lubatowiacy i wiele, wiele innych. Ta baza lokalowa wręcz ogranicza wszelką działalność kulturalną. Zajęcia się w tej chwili odbywają, pomimo takich metrów niestety, ale się nie mieszczą. O ile chodzi o warsztat dla pani plastyczki, to trzeba widzieć, przyjść. Ona w dalszym ciągu przebywa w gimnazjum numer 2, tak jak pan skrzypek z Grzyb. Ewa ćwiczy tańce współczesne w gimnazjum numer 1. Młoda grupa taneczna ćwiczy na łączniku szkoły numer 3 w 4 miejscach. Moi drodzy, czy znacie takie instytucje, choćby Urząd Miasta? Gdyby w tej chwili pan burmistrz miał swoje akurat poszczególne wydziały w 4 miejscach. Ja się pytam o koszty, o zasadność. Czy to jest i podyktowane? W tej chwili na imprezach są osoby, które bywają. Pani Maria Kozak jako była na wielu imprezach i ma skalę już i porównawczą, choćby ostatnie 20-lecie relaksu. To przykład. Ta sala, która była, gdzie mamy próbę, jutro będziemy mieli próbę chórku, zapraszam, tam się nie mieścimy. To jest największa sala, gdzie możemy ćwiczyć. To trzeba przyjść i akurat widzieć. Wchodzimy tylko, pierwszy moment, charakterystyka dla każdego obiektu, czy to będzie dom kultury, czy teatr, czy inne. To jest potężny hol plus szatnia. 80 chyba dwa wieszaki w odległości około niespełna 200 cm. Sala widowiskowa mieści 179 miejsc, plus można po krześle dostawić. Ze smutkiem stwierdzam ja, jak również mieszkańcy, ci, którzy przyjeżdżają i się dziwią, miasto powiatowe i mamy salę poniżej 200 miejsc. Na Cichej 6 mieściło się 330 miejsc. Teraz w planach jest kolejny, Powiatowy Oddział Dom Kultury, gdzie też będzie niespełna 200 miejsc. 90 metrów mamy Dom Kultury Chrześcijańskiej. Teraz mamy 120 Centrum Kultury. Proszę bardzo.
Podchodzimy do tego domu kultury, nawet nie ma stajaki na rowery, nie ma zadaszenia. Popatrzcie na te drzwi wejściowe, które już są wyłamane. Obawiam się, gdy będzie ktoś chodził, będzie silny podmuch wiatru i te drzwi, żeby czasem komuś nie zrobili krzywdę. Taka jest funkcjonalność, plus te śliskie płytki 17WC, popatrzcie na te płytki. Zapraszam wam, jak będzie mokro, nie daj Boże, jak będziecie mieli obuwie na skórze, lądujecie, macie niestety, ale potrzaskane kości. Do czego zmierzam? Poszczególne schody. Obiekt publiczny ma mieć zero barier architektonicznych utrudniających. Te uskoki i schody, zobaczycie, odpukać, ale będą też nieszczęścia i potknięcia. Sala prób. Zapraszam na nią. Zobaczycie, jak wychodzi grzyb, jak się łuszczy. Plus zapraszam was jutro, obojętnie o której czasu się zjawicie, popatrzycie na funkcjonalność pomieszczeń. Hol, drzwi, zero intymności na poszczególne i zajęcia. Przyjdźmy, popatrzmy na to. W tej chwili jest tutaj, widzę w budżecie, kolejne pieniążki. Ja chciałbym, od wielu lat się wnioskuję, upominam. Każda działalność, szczególnie jak są pieniążki, które trzeba obejrzeć ileś razy, musi być podyktowana to, co sobie życzy społeczeństwo, jakie jest zapotrzebowanie tego społeczeństwa. Bo można wiele rzeczy wymyśleć, pisać sobie i żądać pieniędzy. Ale trzeba te pieniądze wydać w sposób zasadny i celowy. Napisać można wiele rzeczy, tylko nie zawsze to idzie w parze możliwości, gdzie można się realizować. Nie mówiąc o warunkach, jakie mamy w tej chwili jako garderoba. Chór, nasze tak zwane stroje plus kapela. No tam chyba mamy ze 3 metry kwadratowe. I tutaj, gdzie jest ta sala ostatnio, to jest sala też i galeria. Kto był, możemy porównać galerię na Cichej 6. Mamy wiele artystów, malarzy. W tej chwili ci wielcy nie mają gdzie wystawiać swoich tych. Te pomieszczenie jest zbyt małe. Kto ma większą ilość obrazów, nie ma mowy, żeby się to zmieściło. Czyli u nas akurat następuje zwijanie tej kultury poprzez bazę lokalową. A prosiłem od lat o każdej budowie domu kultury. Niech nie decyduje urzędnik, powtórzę to po raz kolejny. Dlatego mam taki stosunek do poszczególnych budżetów. O tym niech ma zdanie swoje wypowiada i opinie choreograf, scenograf, akustyk, akompaniator, dyrygent, animator kultury. Tak się kończy, gdy nikt nie chciał spytać się opinię tych, którzy dokładnie najlepiej wiedzą, jaka jest potrzeba, jakie poszczególne zaplecza. I tutaj ostatnio wspólnie byliśmy, jestem Polakiem, na koncercie przedszkolaczków. Ci wszyscy, którzy się oparli o ścianę, zapraszam, macie niebieską swoją odzież, bo to wszystko się zostaje na plecach. Nie mówię o wentylacji, o tych wejściu na scenę. Ja jestem praktykiem i sobie wyobrażam, jak się może mi minąć w tej chwili, jak jedni członkowie, artyści wychodzą, drugi wchodzą na tych schodkach, na tych zawijasach. Bywam, jeżdżę z kapelą i zespołem jeździłem po wielu miejscowościach bardzo małych. Ze smutkiem stwierdzam i wielką zazdrością, że tam ktoś się w sposób odpowiedzialny wybudował funkcjonalne domy kultury,
A u nas? Jeszcze raz się zwracam. Zapoznajmy się z pracą każdych tych instytucji i zgodnie z życzeniem lokalnej społeczności jest taka wola. O ile wydajemy, przeznaczamy pieniądze, to nasza lokalna społeczność sobie życzy tak zwaną jakość pracy. To jest podstawowa. Także warto się z tym zapoznać. I ja ubolewam w dalszym ciągu i to powiem cały czas ostro, zdecydowanie. Czy stać nas w tej chwili na niepracującą główną instruktor, która nie prowadzi żadnego kółka? My tam w tej chwili przyznajemy pieniążki. Przejdźmy w tej chwili, możemy przerwać, zobaczycie, zapoznacie się z pracą. Westchnąłem sobie, bo te katorgi, które przeżywamy jako animatorzy kultury, naszą wolą, życzeniem jest, żebyśmy się w końcu w naszym mieście mogli gdzie rezować. Na cichej sześć ja niebawem napiszę artykuł publiczny, wymieniając skalę porównawczą, co mieliśmy, a co mamy. W obiekcie jednym, moi drodzy, się mieściło wszystko. Dla seniorów, dla przedszkolaków, dla innych. W tej chwili pani i dyrektor, żeby zrobić przegląd piosenki przedszkolnej, musi to rozkładać na dwie tury, bo taka jest ilość miejsc, takie warunki. To tyle, skróciłem dzisiaj, ale to będę się odnosił w artykułach publicznych w tej chwili, pisząc o tym wszystkim, ponieważ wielokrotnie bywam, nie mają ochoty, co niektórzy mnie słuchać, ani woli lokalnej społeczności. Dlatego zawsze składamy, dlatego dzisiaj na poprzedniej komisji również pytałem, bo to są wnioski nasze publiczne, między innymi w tym jest ujęte wszystko. Czas najwyższy, żeby tutaj nie lekceważyć naszego społeczeństwa, tylko wnikliwie się to, co sobie życzy, gdy nas wybiera, a od tego jesteśmy, czy to władza wykonawcza, czy ustawodawcza, żebyśmy się wsłuchiwali i realizowali zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności. Dziękuję. Przepraszam bardzo, jesteśmy Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Żeby tak strasznie minorowo nie skończyć, to pozwolą Państwo, że taki drobny, radosny przerywnik. Na Mistrzostwach Świata wygrały nasze dziewczyny z Węgierkami. Jesteśmy w ćwierćfinale. No to oznacza, że mamy prawo walki o Igrzyska Olimpijskie. No bardzo trudny mecz, ale wygrany. To mi się podoba. Mistrzynie świata Brazylijki przegrały wczoraj, a my dzisiaj wygraliśmy z Węgierkami. No, proszę. Dziękuję za tą informację, bo się lepiej poczułem. Po porażce z Dunkami to myślałem, że w ogóle popłyną już. Dobrze, ktoś jeszcze chce zabrać głos? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Najpierw wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej? Dwie osoby za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Cztery osoby wstrzymujące. Dobrze, dziękuję. Teraz, czyli opinia pozytywna, tak? Teraz poproszę budżet, tak, już. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu budżetu na rok 2016? Dwie osoby za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Cztery wstrzymujące. Czyli opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Teraz przejdźmy do
tutaj mamy punkt następny, rozpatrzenie skargi na burmistrza miasta Lubartów. I tutaj każdy z nas dostał już zaraz, gdzie my to mamy. Jak to nazwać? Opinie tej komisji rewizyjnej. Nie. A co? Tak? Opinia komisji rewizyjnej. Nie masz, mogę tu opinię chwilkę? Akurat ja też nie mogę znaleźć taką mowę. Koperty. Ja wyjęłam z koperty. Tak. Nie, ja już wyjąłem z koperty, bo ja to tam patrzyłem, ale gdzieś jak zwykle. Dobrze, czyli tak, jest to opinia. Tutaj mamy na początku, mam wstęp wpisany, w dniu 11 grudnia 2015 roku komisja rewizyjna rozpatrzyła skargę pani Elżbiety Wąs i pani Anny Gryta na burmistrza miasta Lubartów w zakresie nierealizowania ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o petycjach. Na posiedzeniu komisji został przyjęty projekt uchwały w powyższej sprawie, który komisja przedkłada pod obrady Rady Miasta. No i teraz może chwilkę zapoznajmy się z tym, za chwilę najwyżej porozmawiamy na ten temat. Czytał, panie Piotrze, zwracam się do pana jako prawnika. To proszę mi powiedzieć tak, czy to jest, bo ja czegoś tutaj nie rozumiem, na drugiej stronie uzasadnienia, tam jest z treści pisma, znalazł pan to, tak? To jest piąta, szósta linijka, chyba 2, 4, 5 linijka od góry. Z treści pisma wynika więc, że pismo było skierowane do burmistrza miasta Lubartów jako wykonującego czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcą, jaki jest Urząd Miasta. Pracodawcą jest Urząd Miasta, nie burmistrz miasta? Ja rozumiem. Nie, no, ja to rozumiem. Oczywiście tak jak dyrektor szkoły i szkoła. Zatrudnionym jest szkoła, a w imieniu organu jednostki samorządu terytorialnego sprawuje rolę czy funkcję pracodawcy dyrektor szkoły. Czyli jeśli na przykład dyrektor szkoły skarży, to nie siebie, tylko szkołę. Tak, takie przypadki mamy. I paradoks polega na tym, że w imieniu szkoły występuje dyrektor szkoły. Czyli no te, który równocześnie jest skarżącym. No, takie przypadki są, czy oczywiście nie może być, ktoś w imieniu dyrektora wtedy występuje jako pracodawca, czyli najczęściej burmistrz czy wójt, ale to jest inna sprawa. Mówimy o prawie pracy, takie przypadki są, że dyrektor szkoły pozywa szkołę, w imieniu której występuje on, czyli w dwóch rolach. No niestety tak jest skonstruowane prawo. Ja to rozumiem, że jest Urząd Miasta. No tak, ale w imieniu tego pracodawcy występuje burmistrz, prawda? Występuje burmistrz. I teraz mam pytanie takie. W związku z tym, w ogóle sformułowanie petycja jest dosyć nieprecyzyjne. Da? Bo to ja też bym był skłonny stwierdzić, że to raczej wniosek do burmistrza z prośbą o to, ażeby zatrudnić te osoby
do roznoszenia, czyli osoby bezrobotne, wniosek. I teraz jak każdy wniosek może być albo przyjęty, albo odrzucony. Pracodawca uznaje na podstawie różnych tam przesłanek, czy to uwzględnić, czy nie. Petycja dla mnie jest wezwaniem do czegoś, sytuacji, kiedy ten... Proszę? No nie, no, ja to tak rozumiem, że dla mnie petycja to jest wezwaniem organu, czy pracodawcy w tym przypadku, czy osoby, nie wiem, fizycznej lub prawnej, do... No pracodawcy nie, wezwaniem organu do wykonania jakichś czynności, nie? Których albo zaniechał, albo nie wykonuje z różnych powodów. Nie. Trochę mam wątpliwości prawne. Jak pan to widzi, panie Piotrze, z punktu widzenia swojego? Tak, no te opinie i to uzasadnienie. Czy się zgadza pan z tym, czy nie? Chętnie bym przeanalizował ustawę. Aha. Na sesji chętnie odpowiem. Też jestem dopiero co otrzymałem po zasadzie i chciałbym się... Nie, bo odpowiedź jest taka, jak myślałem, że to jest wniosek, a nie petycja, ale... Chętnie odniosę się. Właśnie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Aby tak zrozumieć. Ja nie wiem, czy dobrze. Jeśli potraktujemy to jako wniosek, to burmistrz nie może być adresatem, bo burmistrz jest organem władzy wykonawczej, wykonuje zadania publiczne i wniosek nie mieści się w kategoriach pracodawcy. Jeśli natomiast uznamy, że to nie był wniosek, tylko petycja do urzędu, pracodawcy, w imieniu którego występuje burmistrz, no to one miały prawo domagać się zatrudnienia. Tylko że interpretacja prawna jest taka, że to nie jest petycja, tylko wniosek. W związku z tym nie mogły wystąpić z takich form. Ja to tak rozumiem. Tylko że petycja nie może być skierowana do burmistrza jako do pracodawcy, tylko do burmistrza jako do organu. Do organu, no więc, więc no tak. Jedno więc wyklucza mówię, drugie. Jeśli to byłby wniosek, to tak, ale to wtedy wniosek do urzędu, a nie petycję do burmistrza. To jest trudne rozstrzygnięcie. Dla mnie prawnie jest to, nie może być wezwaniem szkoły. Żądaniem, bo to wtedy... Nie, no ale one potraktowały to jako petycję, więc o to chodzi. Jeśli petycję, to musiałbym odpowiedzieć. No, burmistrz odpowiedział, że ten wniosek odrzuca, bo wniosek. Że nie może zatrudnić tych osób bezrobotnych z różnych powodów. Nie wiem, mógł powiedzieć na przykład tak, że nie ma zaufania do bezrobotnych, dlatego że osoby, które są zatrudnione w urzędzie, mają stosunek prawny, obowiązek tajemnicy zawodowej itd. To jest korespondencja dosyć czasem taka z danymi osobowymi, tam wezwanie od prokuratora czy tam od organu. Więc dosyć wymaga w każdym razie no. Ja bym wolał, żeby mi, nie wiem, dwie, trzy od tej prawnicy przedstawione, że to jest albo petycja, albo nie. Nie, bo ja...
tak, moim zdaniem, jeśli uznamy, że to był wniosek i petycja, to burmistrz miał prawo odmówić, ale to wobec tego należałoby publicznie, albo te panie, które wnioskowały, publicznie go zapytać o powód odmowy zatrudnienia bezrobotnych. I jaka jest polityka wobec bezrobotnych Urzędu Miasta czy pana burmistrza wobec bezrobotnych w Lubartowie. Niech się wtedy tłumaczy. Ale wtedy naszą rolą nie jest rozliczanie go z tego, tylko no, taki wymóg, żeby on się z tego wytłumaczył. Jeżeli natomiast uznamy, że jest to petycja, a odrzucimy ten projekt uchwały, to rzeczywiście powinniśmy w kategoriach rozpatrzeć to, czy burmistrz złamał ustawę o petycjach, czy też nie. Ja na tym etapie nie jestem w stanie tego stwierdzić. Dlatego, że tutaj są rzeczywiście sprzeczne opinie. Panie przedkładały też opinię, że to jest forma petycji, czy też podlega ustawie o petycjach. Natomiast z opinii radcy prawnego wynika, że to był raczej wniosek, a więc skierowany do kogo innego powinien być. Do urzędu, a nie do burmistrza. No tak, już nie mówiąc o terminach, bo oczywiście tutaj jest kodeks postępowania administracyjnego do 30 dni, tutaj są 3 miesiące. Nie jestem w stanie w tej chwili rozstrzygnąć. Ja na tym etapie, że tak biorąc pod uwagę poziom nie tyle swojej wiedzy, ale tych informacji, które do mnie docierają, to ja powiem szczerze, że ja się wstrzymam od głosu. Dobrze, tylko teraz jest na 4 osoby, jest. Bo teraz jak ma wyglądać głosowanie, bo my teraz będziemy głosowali... Aha, no dobrze, czyli kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Jednogłośnie, dobrze. Głosowało, komisja nie wydała opinii, głosowało czworo radnych. No dobrze, czyli tak, ten punkt, czyli opinii już mamy zaopiniowane wszystko, tak? Przejdźmy do punktu 6, przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. Te protokoły tutaj były, czy są jakieś uwagi do protokołów? Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołów z poprzednich? Tak? Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzednich posiedzeń komisji? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu wolne wnioski. Czy są jakieś wnioski? Proszę bardzo. Ja chciałabym zaproponować następne posiedzenie komisji jako wyjazdowe w pawilonie, tak. I w pawilonie, i myślę, że tutaj też w Domu Kultury. Dziękuję. Dobrze, czy mamy głosować ten wniosek, czy po prostu jest to tylko... Nie. Rzeczywiście w planie komisji uwzględnijmy również, no nie wiem, czy tam posiedzimy trochę i bieżące sprawy. To zwykle jest tak, że na tych wyjazdowych posiedzeniach, oprócz placówki, która nas tam gości i omawiamy ją, również omawiamy sprawy bieżące, czyli to, co jest przedmiotem sesji. Czyli to będzie tak łączone, rozumiem, wyjazd i później wracamy tutaj i dalej obradujemy. Chyba, że uznamy, poza sesją, nie? Takie specjalne posiedzenie. Dobrze, czyli zanim zwołam tą komisję, będę musiał po prostu sprawdzić terminy, tak, w pawilonie, jakie są, i dopiero na podstawie tego z nami, tak, dobrze. W porządku. No dobrze, jeszcze są jakieś wolne wnioski? Nie, w takim razie zamykamy obrady, dziękuję bardzo. Merytorycznie.
Po to, żeby obniżyć koszty redakcji, jesteśmy zatrudniane takimi strukturami. A wtedy koszty lubartowiaka wprowadzamy wyłącznie do druku i tak dalej, a nie do wynagrodzenia, które są najwyższe. To jest jedyna rzecz. Ale ten problem, wtedy, kiedy w ubiegłym roku debatowaliśmy na temat lubartowiaka, to podnosiliśmy. Dla czystości sprawy, ja powiem tak, poza, przepraszam, jak to powinno według mnie. Jeśli uznajemy, pan burmistrz uznaje, władze miasta, że lubartowiak powinien być w tej formie wydawany za darmo, rozdawany, tak jak jest nieodpłatnie, to powinno się z budżetu miasta wydzielić kwotę potrzebną do redagowania, włącznie z wynagrodzeniem, utrzymaniem obiektu, drukiem itd., rozprowadzanym. I wtedy my podejmujemy decyzję jako rada. Tak? Godzimy się.